Witam Cię również serdecznie i dzisiaj, mój drogi słuchaczu, w tym nagraniu chciałem się podzielić z Tobą trzema takimi konkretnymi wskazówkami w sytuacji, kiedy na przykład jesteś przepracowany albo na przykład jesteś przemęczony tym, co Cię w jakimś ostatnim czasie spotkało lub po prostu znaleźć wypalenie w pracy. Po pierwsze, poproponuję Ci w całym tym procesie, który zaszedł na przykład, który już jest za Tobą lub w którym jeszcze uczestniczyć, proponuję Ci w pierwszym punkcie, abyś się po prostu na chwilę zatrzymał, czyli to znaczy może nie rezygnował od razu z pracy, w której jesteś, albo nie zamykał firmy, którą prowadzisz, albo nie rozstawał się z ludźmi, z jakimi masz do czynienia, jeżeli to wszystko tak na Ciebie wpływa, ale proponuję Ci zatrzymanie w formie takiej krótkiej refleksji, wyciągnięcia pewnych wniosków, co tak naprawdę Cię spotkało, z czego doświadczyłeś i też pomyślenia nad tym, jakie są przed Tobą perspektywy, co możesz zrobić, co możesz rozwinąć, żeby wyciągnąć wnioski i konsekwencje z tego, co Cię spotkało. Druga wskazówka to jest taka, aby właśnie na przykład oprzeć się o nową wiedzę, która Ci będzie potrzebna do tego, żeby tak zwaną nową, lepszą jakość wnieść w to, co robisz, aby się jeszcze lepiej zaangażować w dalsze koleje. Być może właśnie będzie to związane z tym, że będziesz musiał w kolejnym kroku, może nie w pierwszym, tak jak wspomniałem, ale w następnym na przykład opuścić ludzi, z jakimi współpracujesz, albo na przykład faktycznie zmienić firmę, w której pracujesz, albo po prostu w Twojej działalności być może zmienić profil tej działalności, albo nawet zupełnie się przekształcić, zupełnie pójść w nową branżę. I trzecia wskazówka to właściwa dobranie sobie właściwych osób, czyli jakby w tym nowym projekcie, w tym nowym przedsięwzięciu, czy też nazwijmy to nowym kierunku działania, dobrać takich partnerów, z którymi będziesz na jednej płaszczyźnie porozumienia, z którymi będziesz się doskonale rozumiał i którzy będą Cię wspierali, a nie ciągnęli w dół. To takie trzy wskazówki, które mam nadzieję będą dla Ciebie wsparciem. Oczywiście chciałbym, żebyś to sobie na własnej skórze przeanalizował, przetestował. W moim przypadku to jak najbardziej działa. I ja w tym momencie, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że szukasz dla siebie rozwiązań, jeżeli jesteś w sytuacji takiej, w której chciałbyś coś w życiu zmienić, do czegoś dojść i coś chciałbyś naprawdę nowego postanowić, to ja postanowiłem właśnie dalej rozwijać projekt, w jakim od dłuższego czasu uczestniczę. Nabiera on nowej formuły, nowego wyrazu. Zupełnie jest to nowe przedsięwzięcie, ponieważ taki mały rebranding przechodzimy i w tym nagraniu chcę Cię do tego serdecznie zaprosić, abyś także w ten projekt mógł poznać, bo będzie mi bardzo miło z Tobą także współpracować. Jeżeli szukasz, tak jak wspomniałem, czegoś nowego, jeżeli chciałbyś zarabiać więcej i chciałbyś mojego wsparcia, które Ci chętnie ofiaruję, to w tym momencie zapraszam Cię do współpracy. Napisz do mnie, porozmawiamy o szczegółach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć!